Co pół roku do danej osoby przychodzi zawsze kilka grup nowych studentów. Wykładowcy za to mają ten sam dokładnie materiał do omówienia co w poprzednich semestrach. W praktyce wykładowcy i ćwiczeniowcy często używają dokładnie tych samych zestawów zadań do ćwiczeń, tą samą literaturę podają oraz dokładnie bazują na swoich własnych autorskich prezentacjach dotyczących materiału, który będą omawiali w nowym semestrze. Bardzo często te materiały do nauki, również sama postać kolokwiów, a nawet egzaminy wyglądają niemal identycznie z roku na rok, z semestru na semestr. To jest naturalne i zrozumiałe, ale warto to zauważyć i wykorzystać, będąc studentem. Dlatego warto jest gromadzić i dokładnie przerabiać zadania z poprzednich lat. Może się to okazać, że pytania, które pojawią się na waszym kolokwium czy egzaminie, będą dokładnie bardzo podobne do tego, jakie już widzieliście na kserówkach czy też na jakichś zdjęciach przekazanych z poprzednich roczników. To jest świetna okazja, aby dobrze się przygotować i osiągnąć świetne wyniki na tych zaliczeniach. Na tym właśnie to polega, że po prostu ważne jest, aby zaliczyć te egzaminy. Pamiętajcie, że zawsze warto sprawdzać, czy wasze notatki są kompletne i czy macie dostęp do zadań z poprzednich lat. Jeśli nie macie, to po prostu spróbujcie porozmawiać ze starszymi rocznikami lub też po prostu napisać do znajomych, którzy już zaliczyli danego wykładowcę u niego zaliczenie. Często oni po prostu chętnie się podzielą z materiałami, a to zwiększa szansę na zaliczenie. Jako korepetytor już zauważyłam to dawno temu, nawet powiem, że niektórzy wykładowcy już od kilkunastu lat nie zmienili sposobu przeprowadzenia swoich zajęć. Mam dokładnie te same zadania, powtarzające się w kolejnych semestrach do omówienia z nowymi osobami. Z mojej strony nie jest to kłopot, ale to tylko wskazuje, że wykładowcy nie zmieniają tego, co już raz opracowali. Trzeba to po prostu wykorzystać. Wiem, że przychodzą do mnie kolejne osoby na takie właśnie zajęcia online, a zakres materiału jest niezmienny. Mogę pomóc, jeśli potrzebne jest wsparcie w nauce, aby ona szła dalej już tylko sprawnie i bezstresowo. To wszystko można wyjaśnić, tylko trzeba mieć materiały, na których chcielibyście ze mną pracować. Mam nadzieję, że tą uwagą ja Wam pomogłam. Jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej możecie pisać w komentarzach pod tym filmem lub pod każdym innym, który jest na tym kanale. Podzielcie się ze mną również swoimi historiami, jak ta zasada sprawdziła się w Waszym przypadku. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić tych kolejnych filmików z poradami dotyczącymi rozwiązywania zadań. Ten cały kanał jest dla Was, Wy wykorzystujecie dokładne te filmiki, które musicie, lub oglądajcie konkretne playlisty. Pozdrawiam!